Cześć, z tej strony Marta, witam Was z powrotem na moim kanale. Jeśli lubicie moje treści, to kliknijcie ten czerwony przycisk subskrypcji na dole ekranu, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem. A w dzisiejszym zdradzę Wam moje trzy triki na słoiki. Zaczynamy! Pomysłów na słoiki jest mnóstwo. Ja dzisiaj przedstawię Wam trzy. I pierwszym z nich będzie taki, żeby ze słoika zrobić taki przybornik do szycia, o ile w ogóle takie słowo istnieje. I do tego będę potrzebowała oczywiście słoika, a także takiej gąbeczki, chociaż to jest raczej styropian, na igły. Do tego ja sobie kupiłam takie koronki, ale Wy możecie użyć wstążek, a także guziczka, no i kleju na gorąco, żeby to wszystko przymocować. Moja poduszeczka na igły ma taką gumkę, natomiast jeśli założę ją na wieczko, no to nie sądzę, żeby to było jakieś super trwałe. Dlatego przytnę sobie tą gumkę i przykleję do wieczka gąbeczkę, czy tam styropian, klejem na gorąco. Kolejnym patentem na to, jak można wykorzystać słoik, jest zrobienie z niego świecznika. I jedyne, co będziemy potrzebować oprócz słoika, to sznurka jutowego. Z racji tego, że mój słoik jest wysoki, będę ucinać dłuższe kawałki sznurka i takich kawałków sznurka potrzebujemy 5 sztuk. Takie słoiki możecie powiesić sobie gdziekolwiek w domu, albo latem na balkonie czy tarasie, a jeśli wkładacie do środka taką świecę jak ja, a nie tea lighta, to lepiej zróbcie dłuższe sznurki, tak dla bezpieczeństwa. Thank you.
Mam nadzieję, że moje pomysły na słoiki Wam się podobały. Napiszcie mi w komentarzu, który z nich jest Waszym ulubionym, a my widzimy się już za 2 tygodnie o tej samej porze. Trzymajcie się, pa pa!